co to jest przeciwprąd. Jeśli masz zacięcie sportowe i lubisz intensywny trening, to przeciwprąd jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Przeciwprąd, zwany również maszyną pływacką, umożliwia swobodny trening w basenie. Siłę strumienia możesz regulować i używać przeciwprądu również jako maszyny do masażu wodnego. W zależności od mocy przeciwprądu wyrzuca on wodę z prędkością od 55 do 80 m sześciennych na godzinę. Czy mogę w późniejszym czasie zainstalować w basenie pompę ciepła i przeciwprąd? Decyzję o instalacji przeciwprądu powinieneś podjąć przed dostawą basenu, ponieważ panel frontowy przeciwprądu wymaga montażu w niecce basenowej, a po zamontowaniu basenu będzie to niemożliwe do wykonania. Pompę ciepła możesz zainstalować później, jednak powinieneś przygotować odejście hydrauliczne dla pompy, tak zwany bypass na instalacji, i zamknąć go zaworami. Dzięki temu później nie będzie trzeba odkopywać instalacji hydraulicznej basenu. Gdzie powinien być zamontowany przeciwprąd? Przeciwprąd najlepiej zamontować w miejscu, gdzie będziesz mógł swobodnie pływać. Na ogół jest to strona przeciwległa do schodu. Optymalne miejsce do zamontowania przeciwprądu to środek ściany basenu. Odległość między wylotem dyszy a lustrem wody powinna wynosić 25 cm. Jakie zasilanie jest potrzebne do podłączenia przeciwprądu? Do właściwego działania przeciwprądu potrzebne jest zasilanie o napięciu od 230 do 380 V. Pamiętaj jednak, że przy zasilaniu rzędu 230 V siła przeciwprądu jest zdecydowanie słabsza. Czy można regulować siłę przeciwprądu? Tak, za pomocą specjalnego pokrętła przy przycisku pneumatycznym możesz regulować siłę, kierunek i formę wypływu strumienia. Jaki jest koszt zużycia energii przez przeciwprąd? Koszt użytkowania przeciwprądu zależy od częstotliwości jego użytkowania oraz ceny energii elektrycznej.